nawróćcie się. Niech będzie imię Jahwe Jezus wywyższone. Witam wszystkich słuchaczy. Mówi Zofia z Krakowa. Korzystam z Pisma Świętego w przekładzie z języków oryginalnych opracowanym przez zespół pod redakcją księdza Michała Petera i księdza Mariana Wojniewicza. W tym przekładzie imię Boga Jahwe często się powtarza. Pan Jezus jako Bóg ma prawo do tego tytułu. W Izajaszu, rozdział 8, werset 13-14, Bóg głosi: Jahwe zastępów czcijcie świętości. On waszą bojaźnią, on waszą trwogą, on dla was będzie świętością, ale też kamieniem obrazy i skałą potknięcia. Paweł, będąc na Areopagu w Atenach, mówi: Bóg, który stworzył świat i wszystko, co się na nim znajduje, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zniesionych ręką ludzką. Nie oddaje mu się też usług rękami ludzkimi. Niczego bowiem nie potrzebuje. Sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Z jednego człowieka wywiódł wszystkie plemiona ludzkie, aby zamieszkały całą ziemię. Określił też nim właściwy czas i granice zamieszkania, aby szukały Boga, czując Jego obecność, i aby Go znalazły, bo rzeczywiście jest On niedaleko od każdego z nas. W Nim bowiem żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak to też powiedzieli niektórzy z naszych poetów. Z Jego bowiem rodu jesteśmy. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo podobne jest do złota, srebra czy kamienia, wytworu ręki, czyli myśli ludzkiej. Dzieje apostolskie, rozdział 17, werset 24-29. Jahwe w Izajaszu, rozdział 8, werset 19-20 ostrzega: A gdy mówić wam będą, radźcie się wywołujących duchy i wróżbiarzy, co szepczą i mruczą zaklęcia. Czyż naród nie winien się radzić swych bogów, pytać się zmarłych na korzyść żyjących? Wtedy odpowiecie: do prawa i do świadectwa Bożego. Jeśli w ten sposób mówić nie będą, nie będzie dla nich jutrzenki. Jahwe w Ezechielu, rozdział 18, werset 23-32, rozdział 33, werset 11 i w 2 Piotra, rozdział 3, werset 9, w trosce o nasze życie wieczne wyrokuje: Czy ja rzeczywiście pragnę śmierci grzesznika? Wyrocznia Pana Jahwe. Czyż nie tego, aby nawrócił się ze swej złej drogi i żył? Przecież nie pragnę śmierci tego, który jest śmiertelny. Wyrocznia Pana Jahwe. Nawróćcie się więc i żyjcie. Powiedz im, jak prawdą jest, że ja żyję, wyrocznia Pana Jahwe, nie pragnę śmierci grzesznika, ale żeby grzesznik odmienił swe postępowanie i żył. Zawróćcie, zawróćcie z waszych złych dróg. Dlaczego macie umierać, domu Izraela? Nie odwleka Pan ogłoszonej obietnicy, choć niektórzy sądzą, że odwleka, lecz jest dla was wspaniałomyślny, nie chcąc, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy doszli do nawrócenia. Pan Bóg w Jahwe w Izajaszu, rozdział 2, werset 10-12, rozdział 3, werset 13-15, rozdział 5, werset 16, zapowiada dzień sądu. Wchodź między skały i w prochu się ukryj z trwogą przed Jahwe, przed blaskiem Jego potęgi, gdy On powstanie, by ziemię porazić. Oczy pyszałków ukorzone będą i pycha ludzka zostanie złamana, a sam tylko Jahwe dnia tego ujawni swój majestat. Bo przyjdzie dzień Jahwe zastępów, dzień sądu, nad wszystkim, co pyszne i dumne, nad tym, co harde, bo będzie ugięte. Jahwe powstaje, aby się rozprawić i stoi, by sądzić naród. Jahwe przybywa, by prawa dochodzić wobec starszyzny i książąt swego ludu. To wyście spustoszyli winnice w waszych domach,
znajduje się mienie zrabowane biednym. Cóż to jest z wami? Gnębicie mój lud i uciskacie biedaków, orzekł Pan Jahwe zastępów. Jahwe zastępów przez sąd swój będzie wywyższony. Bóg święty w sprawiedliwości objawi swą świętość. Zważmy na Izajasza, rozdział 8, werset 13-14. Jahwe zastępów, czcicie świętości, On waszą bojaźnią, On waszą trwogą. On będzie dla was świętością. W czym się zatem wyraża miłość Pana Boga do nas? Pan Bóg stworzył cały wszechświat na potrzeby nasze, stworzył nas na swoje podobieństwo, uczynił nas szafarzami świata, odkupił nas, jest z nami po wszystkie czasy, zesłał nam Ducha Świętego, Pocieszyciela i Nauczyciela, zapewnia nam byt, wyposaża nas w zdolności twórcze i różne umiejętności, wciąż troszczy się o nas, prowadzi poprzez Biblię i swoje objawienia do Królestwa Bożego. Dlaczego nas doświadcza? Postarajcie się znaleźć odpowiedź na to pytanie w Biblii. Jaką postawę powinniśmy przyjąć wobec Pana Boga, który nas kocha? My jedynie mamy przyjąć Pana Boga i spełniać Jego wolę wyrażoną w Jego prawie i w Biblii, a otrzymamy życie wieczne i będzie nam się dobrze żyło na ziemi. Niech pamiętają ustawodawcy o rozdziale 10, wersecie 1, 1 i 2 z Ezechiela. Biada tym, co krzywdzące wydają ustawy, którzy rozpisują dekrety ucisku, by uchylić się od obrony nędzarzy i pozbawić prawa biedotę ludu mojego, by wdowy czynić swym łupem, by mienie zabierać sierotom. Rozdział 26, werset 4 Izajasza apeluje do całej ludzkości. Ufność złóżcie w Jahwe na wieki, bo Jahwe jest wieczną opoką. Jahwe wciąż czeka, aby wam łaskę okazać. Przeto powstaje, by się nad wami zmiłować. Bogiem sprawiedliwości bowiem jest Jahwe. Błogosławieni wszyscy pokładający w nim ufność. Głosi rozdział 30, werset 18 Izajasza. Weźmy do serca słowa Jahwe. Ja, Jahwe, przenikam serce i doświadczam nerki, by oddać każdemu według dróg jego, według owocu jego uczynków. Jeremiasz, rozdział 17, werset 10. Biada pasterzom, co gubią i rozpraszają czodem mojego pastwiska, głosi Jahwe. Dlatego tak mówi Jahwe, Bóg Izraela, przeciw pasterzom, co pasą mój lud. Wy to rozproszyliście moje owce, rozpędziliście je i nie troszczycie się o nie. Oto więc ja zatroszczę się o was dla niegodziwości waszych postępków. To wyrok Jahwe, Jeremiasz, rozdział 23, werset 1-2. Tak mówi Pan Jahwe. Oto ja jestem przeciw pasterzom, z ich ręki będę się domagał mej czody i sprawię, że przestaną paść czodę. Nie będą już paśli samych siebie. Wyrwę moją czodę z ich ust, nie będzie ich żerem. Albowiem tak mówi Pan Jahwe, oto ja sam będę się troszczył o moją czodę i będę jej doglądał. Ezechiel, rozdział 34, werset 10-11. Jeśli powstrzymasz szabat swoje nogi, by w moim dniu świętym swych spraw nie załatwiać, i jeśli będziesz szabat nazywał rozkoszą, a święty dzień Jahwe czcigodny, jeśli go uczcisz, stroniąc od podróży, załatwiania sprawunków i odgadulstwa, wówczas znajdziesz rozkosz w Jahwe. Izajasz, rozdział 58, werset 13. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, w przeciwieństwie do Kościoła rzymskokatolickiego, zachowuje wszystkie przykazania dekalogu Bożego, biblijnego, w tym czwarte przykazanie dekalogu. Święci siódmy dzień tygodnia, szabat, sobotę. Wasze dłonie krwią są zbrukane, a wasze palce występkiem. Wasze wargi mówią kłamliwie, a język szepcze rzeczy niegodziwe. Nikt sprawiedliwie nie wnosi oskarżeń, nikt spraw sądowych nie poprowadzi w prawdzie.
polegają na zmyśleniu i fałsz rozgłaszają, poczynają nieprawość i rodzą bezprawie. Dzieła ich to dzieła bezprawia i czyny przemocy w ich dłoniach. Nogi ich biegną za tym, co nikczemne i spieszą, by krew niewinną przelewać. Myśli ich są zamysłami bezprawia. Spustoszenie, zniszczenie i krzywda znaczą ich szlaki. Drogi pokoju nie znają i nie ma prawości na utartych ich szlakach. Wykrzywili swe ścieżki i nikt, kto na nie wchodzi, nie zazna pokoju. Oni to prawdę Boga zamienili na kłamstwo, oddawali cześć i hołd temu, co stworzone, a zaniedbywali Stwórcę, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Z tego powodu Bóg rzucił ich na pastwę bezwstydnej namiętności i tak żony ich zamieniły naturalny sposób pożycia na przeciwny naturze, podobnie też mężczyźni, porzucając zgodnie z naturą współżycie z żoną, zapałali rządcą jedni do drugich, mężczyźni z mężczyznami dokonywali czynów nierządnych. Oni to właśnie, chociaż znają dekret Boży, że ci, którzy takich czynów się dopuszczają, winni są śmierci, nie tylko to czynią, ale również chwalą tych, którzy dopuszczają się takich czynów. Rzymian, rozdział 1, werset 25-27, rozdział 32. Bunt i zaprzaństwo wobec Jahwe, odstępstwo od Boga naszego. Izajasz, rozdział 59, werset 3-8, werset 13. Czy słowo moje nie jest jak ogień trawiący, głosi Jahwe, i jak młot, który kruszy skały? Jeremiasz, rozdział 23, werset 29. Pamiętajmy o rozdziale 12, wersetach 2 i 3 Daniela. Wielu śpiących w prochu ziemi obudzi się, jedni do życia wiecznego, inni ku hańbie i wiekuistej zgrozie. Ci, którzy są rozumni, będą jaśnieć jak blask firmamentu. Ci zaś, którzy przywiedli wielu do sprawiedliwości, będą jak gwiazdy na wieki, na zawsze. O wielki jest dzień Jahwe i jakże straszny. Któż go przetrwać zdoła? I jeszcze teraz, mówi Jahwe, nawróćcie się do mnie z całego serca, poszcząc i płacząc, i zawodząc żałośnie. Lecz rozdzierajcie serca swe, nie szaty, i nawróćcie się do Jahwe, Boga swego. On bowiem łaskawy i miłosierny, nieskory do gniewu i pełen dobroci, skłonny do odwołania kary. Joel, rozdział 2, werset 12 i 13. Jahwe jest naszym sędzią, Jahwe prawodawcą naszym, Jahwe naszym królem. On nas wybawi. Izajasz, rozdział 33, werset 22. Dziękuję.